Znajdujemy się w Chorzowie przy ulicy Stefana Batorego 35, przy obiekcie, który był kiedyś willą dyrektora huty. I oczywiście po zakupie tego obiektu od huty trzeba było wymyśleć coś, co by pasowało do tego typu obiektów. Nie było to łatwe. Po dłuższym namyśle stwierdziliśmy, że chyba najlepiej będzie to pasowała funkcja hotelowa. Właściwie jeżeli chodzi o obiekt, był w stanie dosyć takim krytycznym, w związku z tym przede wszystkim trzeba było zacząć od dachu, czyli wymiana całego dachu, następnie elewacja, właściwie całkowicie skucie tynku, odtworzenie wszystkich detali i tak dalej. Poprzez środek to już właściwie całkowita, praktycznie prawie że wymiana stropów, instalacje, wszystko nowe, no i nowa aranżacja.